Dzień dobry. Witamy się z Rotterdamu. Jest. Żeby tu jakiś parking dla ciężarówek, jakiś taki autohof znaleźć. Oj, powiem szczerze, że kurde, słaba sytuacja. Słaba. Ale już mam, mogę jechać po wyrobienie karty. Znowu, ciekawe jak to wyjdzie. A też tak przy samej autostradzie musiałem zawrotkę zrobić, bo na port jest w tamtą stronę, a tam naprawdę nie widziałem nic ciekawego, tylko stoję tam jak taka mała pipa. Też tu nie było w ogóle miejsca, choć była 18. Stanąłem obok naczepy pustej, raczej odpiętej, ale po chwili przyjechał kołnik i pytam się z ciekawości, czy odjeżdża. Nie, pauza. No nic, no myślałem, miałem nadzieję, w sensie miałem nadzieję, że ktoś odjedzie i wtrynie mu się, no nie? Ale też zauważyłem, że to już drugi bądź trzeci taki samochód zapełniony po brzegi wszystkim. Jakaś osoba, która po prostu mieszka w samochodzie i tylko czeka na jakieś hasło po to, żeby gdzieś do jakiejś ciężarówki wsiąść. Tak mi się wydaje. O jest, tak mi się wydaje. No, a teraz musiałem kupić kawkę. Oczywiście w jakiś magiczny sposób skończył mi się gaz i chciałem gdzieś kupić na jakichś autohofach, znaczy autohofach, kurde, no nie ma tu takich autohofów stricte jak w Niemczech, i żeby kupić sobie ten maszynkę, no nie, z gazem. No niestety gaz można kupić, ale to w chorych pieniądzach. Znaczy te, wiecie, te naboje. W chorych pieniądzach. Tutaj. W Belgii czy tutaj w Holandii. W Holandii gdzieś byłem. A, tutaj byłem. To 2 coś euro. Za taką małą, za taki mały nabój. Znaczy normalny nabój. No, dobra. Wpisz, rozpocznij NL. No i co? A od Belgii tutaj do Rotterdamu to tylko jedna stacja była, a to mała stacja. Kurde, ja nie wiem, czy te ciężarówki stają. Bądź miałem taką trasę, że nie było, no nie? Pojechałem niby na jednego autohofu, ale jakieś remonty były i nawigacja w ogóle nie chciała mnie do niego doprowadzić. Ale potem jak tu przyjechałem, popatrzyłem z bliska, jest coś, tak, płatny, bo ma te bramki. I mówię, kurde, akurat jak tu jechałem, to widziałem z drugiej strony, że jest właśnie taki parking. I mówię, dobra, zajadę tutaj. No i teraz muszę pojechać trochę kilometrów, zawrócić i ten, ale jakbym chciał tutaj bez nawigacji jechać, to powiem wam szczerze, że ciężko. Ciężko, o. Właśnie. Tu tą drogą przyjechałem, no nie? Tutaj gdzieś tak pojechałem, gdzieś tutaj musiałem zawrócić i teraz muszę zawrócić, ale tutaj nie pojadę, bo tu jest jakieś centrum, więc muszę pojechać o jeden zjazd dalej. Tam jest takie zjazdy i powrót. No i muszę aż tutaj do samego Cypelka pojechać, no nie? No. Więc dobra, rozpocznij. Kieruj się na wschód. No właśnie. Kieruj się na wschód. I zaczynamy kolejną przygodę z nowym portem, z Rotterdamem, gdzie słyszałem, że jest bardzo popieprzony. Zobaczymy, bo już Martyna mi wysłała linki, nie linki, żeby aplikację to pościągać, ale osiągnąłem, już jestem w jakiejś tam fazie logowania, ale muszę mieć kartę, no nie, więc jadę po kartę. Zobaczymy, bo z Rotterdamu pobieram, nie wiem czy mówiłem, pobieram kontener, jadę do Kołbaskowa go odprawić. I z Kołbaskowa do Berlina rozładunek i do Hamburga, no nie? Więc zobaczymy.
zobaczymy, co z tego wyniknie. Co nie? No. A na razie próbuję jakoś tutaj zawinąć i dojechać tam na miejsce. Jestem już na miejscu, zgłosić się o kartę, ale no niestety jest taki problem, no, że nie mamy swojego konta jeszcze założonego. Tutaj tylko się stricte przyjeżdża po kartę, no nie, związaną właśnie tutaj na porty. Ale tutaj zauważyłem, że tu jest naprawdę wielki, wielki parking. Jest tu oczywiście biuro, restauracja i bardzo wielki parking. Tylko jak to ten, tam przeczytałem, bo tam trzeba oczywiście wjechać, albo masz swoją jakąś kartę na parking wyrobioną, pewnie taki pre-konto. A jak nie, no to oczywiście trzeba wpisać wszystko. Jest napisane, w które zony mogę wjeżdżać albo nie. O, nawet mi kurde trailer, czyli naczepę mi ściągnęło. Proszę, proszę. Tylko właśnie nie wiem, dlaczego ten rejestrację od ciągnika wpisał jakieś CS. Nie wiem dlaczego. Jakby nie mogło zrozumieć, co jest na rejestracji. No i Martyna musi założyć to konto, podpisać jakieś tam regulaminy, potwierdzenia, to opłacić, no nie. Więc to, że mi założyła application, to założyła mi aplikację, no nie, nic więcej. Więc zobaczymy, a parking kosztuje tutaj euro 25 za godzinę. Ciekawe, no nie? A stałem tam, gdzie stałem, 15 godzin ponad. Chyba. No, więc dobra, więc ogólnie no póki co trzeba czekać. Dałem Martynie wizytówkę, żeby mogła zadzwonić i tam krok po kroku wszystko ładnie wytłumaczą, co trzeba zrobić, no nie? No. Więc na razie póki co czekamy. Co wam powiem, to wam powiem, ale jest zajebisty problem. Jest tak wielki problem. To nie u mnie. Że rejestracja naszej firmy, raczej już Martyna robi na mnie. Rejestracja firmy nie jest takie proste. To zajmuje trochę czasu. Oczywiście całe już login mam, wszystko, raczej tego zarejestrowana, powiedzmy stworzone konto jest, ale żeby można było zarejestrować kierowcę, potrzebny jest kolejny etap, gdzie licencję się wysyła, znaczy że się potwierdza, no ale tą licencję trzeba wysłać na maila, gdzie zwrotny jest, że mają 2 dni na odpowiedź. Zaczepiście. 2 dni na właśnie na potwierdzenie i bez tego nie da się, powiedzmy, przejść kroku dalszego, no nie? Masakra. A też tu jest jakiś Ukrainiec, który po prostu pobiera na, powierza mu samochód, jedzie pobrać kontener i cius, no nie? Tylko że 50 euro spoko, nie ma problemu. Ale najgorsze jest to, że dopiero po 18 on jest dostępny. I tu się robi problem. A jest godzina 14. Już 4 godziny stoję. A jeszcze można było to jutro odprawić. Tylko że jutro do godziny 21 na Kołbaskowie i jest zmiana planu, nie Berlin, tylko Warszawa. Więc ogólnie strzał fajny, no nie? 2,50, no nie?
tylko że dolałem sobie mleka. Czarne. Wielkości jak espresso, no nie. Zajebiście. Całe skupienie jest na tym, żeby ten kontener pobrać, powiem wam. Już mam jakieś inne problemy, ale ja je zostawiam. Niech się martwią, powiedziałem co ma być, jak ma być. Jeżeli ktoś się nie chce dostosować, trudno. A szkoda. Szkoda, wielka szkoda. No ale no cóż. Zobaczymy co czas przyniesie. Jak to wyjdzie. Bo Martyna jakiś numer zdobyła. Pierwszy. Nie wiem dlaczego hiszpański kierunkowy. Pisałem, że nie odbiera. Może to jest jakiś dziwny numer. Potem do kolegi, kolega dał mi numer. Dzwonię, no i właśnie tam na 18. No i od jeszcze tego Radka, co tam u nas jeździ, też poprosiła numer. Ja mówię, że to jest ten sam, co ja dzwoniłem. Więc Lipton. Dobra, działa coś dalej, no nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nawet sam zacząłem dzwonić na infolinię. Trochę mi tam wytłumaczyła, ale co z tego, jeżeli to wszystko potrzebny jest czas. A czas też nagli, bo do 17 jest to wszystko, no nie? Żeby odebrać kartę. Więc zajebiście. Na razie tylko zostaje nam trochę czekać. I liczyć na cud, no nie? O, jest, kurwa, jest. Jest. O mój Boże, nawet nie macie pojęcia ile już tego wszystkiego nerwów, tego wszystkiego. O Jezu, złapałem, zjadłem i wszystko, no nie? A też mi się zaraz urwie. Tu jest taka bolączka, widzę. Tak. Nie, to też się zaraz urwie. To jest chyba... Tak? Dobrze mówię, czy nie? Nie, dobrze. Bo u tego... Bo u Łukasza się zerwało. Ale na szczęście już mam kartę. Tylko wiecie co? Ja już to dzisiaj sobie podaruję. Bo w międzyczasie było ułatwienie wszystkiego. I opcji. A opcją było to, że zamówiłem Ukraińca, który przyjedzie, weźmie moje auto, załaduje i przywiezie mi, no nie? I ten, z tego względu, bo jak jeszcze mam przechodzić te wszystkie BHP, to nie wiem, czy to mi się dzisiaj uda, tak? A on na pewno już ma wszystko, tylko pojedzie, będzie wiedział gdzie co i jak i wątpię. A ja wyjmę kartę, bo już mam 6, prawie 7 godzin pauzy, więc generalnie dobrze by było, jakbym dokończył, no nie, tę pauzę. Wiem, że to tak trochę będzie, ale tylko się zająłem tą kartą. Masakra. O Jezu, ale już mamy konto i stworzenie kart dla innych kierowców już nie będzie problemem, no nie? Tylko najważniejszym tym problemem było, żeby założyć konto, opłacić wszystko dobrze, wszystko dobrze załatwić, no. No jeszcze zapłaciłem ekstra za wyrobienie karty, no nie, bo tak to byłaby karta dopiero jutro. Ale mówię, nie, ja już chcę mieć, ja już tutaj nie chcę przyjeżdżać, tylko prosto na port. Pobierać, wyjeżdżać, no nie, a ja z nim nie mogę jechać, bo to jest tylko na jedną osobę, więc wiecie, tutaj sobie posiedzę, właśnie nie wiem jak to jest z tym zmyciem się. Nie, bo tutaj mają prysznic, mają toaletę. Tu jest fajnie zaopatrzona nacja, jest restauracja, na której się stołowałem, bo już nie miałem, w sumie nie mam już gazu, więc dlatego się stołowałem tutaj. Nie miałem jak odgrzać. No, więc póki co na razie idziemy w dobrym kierunku. Ale no niestety, no nie pokażę co jak. Jak to wygląda. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będę mógł. Bo coś tam słyszałem, że jeszcze raz pojedziemy sobie na Rotterdam. Albo na Antwerpię i Rotterdam, nie wiem co jak, ale coś. I ten, mówię, że później pokażę co jak, no nie, a teraz to chcę się wyluzować. Najlepiej to byłoby walnąć piwko, którego nie mam. A szkoda. No, wyluzować się i na spokojnie jechać, no nie. Może to też będzie dobra godzina wieczorna, a po to, aby
przejechać dużo kilometrów, no nie? No, też tak myślę. Też tak właśnie myślę. No dobra, czekam na tego Ukraińca. Może jeszcze do niego zadzwonię, zapytam się, czy faktycznie będzie już za 15 minut. Czy się opóźni, czy się nie opóźni. Ale mówię, nie, do 15 ma, do 5:17 ma pracę. To mówię, że tak 10, no to 10 minut zajdzie się przyjazd. Więc dobra, czekam, już nie chcę się stresować, bo już naprawdę już mam potąd. Nawet czekałem na wideokonferencję, żeby potwierdzić mój ID, że jestem właścicielem, że wiecie, bo jest taka aplikacja, która powiedzmy potwierdza swoje ID, to tamto, no nie? No i ta aplikacja wszystko ładnie zdjęcie zrobiło z jednej, z drugiej strony. I nie wiem czemu, potrzebuję jeszcze przyłożyć telefon do ID po to, żeby tym NFC, no nie, zczytał, czy jest faktycznie, no nie, jest dobry dokument. No, że to nie jest fałszywka, no nie? Ale no niestety mój dowód osobisty nie posiada takiego tego chipa. Więc dzwoniłem, załatwiałem i dali mi w końcu tego. Powiedziałem, że jaki jest problem. Dali mi e-maila, gdzie mogę się zgłosić, zarezerwować wideokonferencję no, na 16:15. No i tak, pogadałem, co, jak. Ona chciała tylko zobaczyć, no nie. I wiecie, co się okazało? Najlepsze, że ta babka, z którą rozmawiałem, była tutaj. No z Polakiem się nie dogadaliśmy. Po prostu nie wiedział, co chce, czego nie chce, czego to. A obok po prostu siedziała, powiedzmy, jakaś taka, nie wiem, kierowniczka czy czegoś, no nie? Jaja, co? Dosłownie zdziwiony byłem, jak totalnie, no nie? Czy pan jest tutaj przy security? Ja mówię, tak, jestem tutaj, na parkingu. To zapraszam. Elegancko. Dobra, czekamy. Wiecie co? Już sobie ten Ukrainiec wziął i powiedział w sumie, że mogę przyjechać sobie tutaj na Deltę. Chciałem sobie zaktywować konto. I myślałem, że jakieś BHP, takie różne sprawy są, no nie? A tu się okazuje, że przyszedłem, podałem ten palec, kartę, zaktywował mnie i to wszystko. Jaja. No i mówię, that's okay, you can drive. Szok. A już widzę, że on już tam wjechał, więc spoko loko. Zobaczymy, jak to mu się długo zejdzie. I tak wracamy na ten parking. Tam, gdzie byliśmy, znaczy gdzie ja byłem. I tam się zamienimy, bo on tam autem przyjechał. No i co? No i włożył swoją kartę. No co, podjedziemy, wykąpię się. I będzie czas na jazdę, no nie? No, tylko żeby zdążyć na tą... Do 21 na ten... Na odprawę, no nie? Będę się starać całą nockę pojechać, tyle ile będę mógł. Potem pauzunia i potem, żeby odprawić i jeszcze prawdopodobnie dojechać do domu, no nie? No. Więc zobaczymy, jak to ogólnie wszystko pójdzie, bo jeszcze mogę 2 godziny siedzieć. 2 godziny. Raz, dwa, 19. No to jeszcze jest dobry czas. Wtedy żadnych korków może nie będzie. Może będzie i dobrze. Ale na razie tutaj nic nie chcę tak nagrywać, pokazywać, bo tutaj za mną jest security. No. Dobra, czekamy na Ukraińca. No i dobra, witamy się już po załadowaniu, które mi właśnie on mi wszystko zapakował. Widzicie? Jednak Ukraina dobra, bo coś jest. Kurde, śmieję się, że pomógł ze wszystkim. Właśnie staram się teraz uruchomić tą fordowską nawigację. Zobaczyć, jak ona mnie tutaj poniesie. Tutaj dobrze. A czemu tu jest jakiś, kurde, jakiś dziwny objazd? Czy nie jest objazd? Czy po prostu tak rysuję, bo rysuję. Tu A12 na A1 w Holandii. Tutaj przez tędy, potem 3
30. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czy to będzie dobre? No zobaczymy. No ogólnie rzecz biorąc, jeszcze mam takie kurde, jakby to powiedzieć, przeżycie. No wiecie, bo się podjęło się czegoś, więc mówię, kurde, no trzeba, no nie, to zrobić, dlatego tak mnie to bardzo, ile mam, 9.09, no, rozpoczynamy, tak mnie trochę to wzięło, ale na szczęście już jesteśmy po tym wszystkim, więc możemy działać, tak, no, no dobra. I cofnij. Dobra. Jest coś. Dobra. Teraz się ustawić, poprawić. Co trzeba poprawić, bo coś tutaj się ten. A to jest człowiek, ten Ukrainiec, który naprawdę tutaj dużo pomaga. Że tak powiedzmy, tak? Mówił, że dzisiaj to tylko ja byłem, ale od wczoraj miał co robić, no nie? Bo jak widać, wiecie. Jest jak jest, niektórym to też nie udaje się, powiedzmy, znaczy no mi się udało, tak, tylko mówię, ja już się z nim umówiłem z tej racji, bo słyszałem, że raczej karty wychodzą na drugi dzień, no nie, i po prostu nie wiedziałem co jak to ugryźć, no nie, ty, czemu nie robota jedzie? Jak to ugryźć? I dostałem numer. Nawet mi ktoś powiedział o tym numerze. Właśnie ten Radek, co ci mówiłem, i ten kolega z ANS-a. I on bardzo pomaga. No i dlatego go poczekajcie. Witam się z Państwem na urzędzie celnym, w którym sobie w kulki polecieli. Bo i ponieważ jest informacja, że dzisiaj od 14 do północy nie działają atlasy. Czyli odprawa ostateczna, no nie? Ale tu jest to już 15 minut. Chciałem spróbować dać papiery, ale no niestety. Nie udało się. Powiedział, że jest cum, koniec, kurde, koniec. Konserwacja, kajny atlas, ichu. No i teraz jest już problem. Niby są jakieś tutaj pociągi, ale 6 godzin zanim dojadę do domu, do której będę, to ja bym kurde dojechał ciężarówką. I potem co? Trochę niedzieli i tutaj przyjechać? Słabo. Ale tak jak tam widzieliście, tam były te ciężarówki. Tu jest całe rampy. Cała rampa jest zajęta tymi kontenerami. Potem już którymś tam wziął papiery, ale no niestety jest kontrol i są uziemieni. Chyba, że zostawią naczepę i płyną sobie koniem, no nie? No, jeszcze tam są dwa bodajże. Tak, dwa. Tutaj może nie widzicie, ale ja widzę, że tam pod spodem są kolejne opony, kolejny kontener. Więc Lipton totalny. Zostaje tylko, powiedzmy,
przekręcić Bendyks i jechać na polską granicę, no, do Polaka. I tyle. I tam jakoś spędzić półtorej doby. No nie, no prawie dwie doby. Życie, a miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. No ale cóż. Nic na to nie zrobimy. Ciekawe, jak to będzie w poniedziałek, z tego względu, że tu już jest kilka aut. No nie? Zanim ich wszystkich obrobią, pewnie wiecie te... jak to powiedzieć? Kontrole, otwieranie, gazowanie. Słabo. Słabo niestety. No nic. Na razie czekam na telefon, co tutaj ten... co oni tam sobie wymyślą. No w sumie mnie czas i goni, tak? To tylko tyle, żeby dojechać tutaj, ile mam, 2 km do KFC, tak powiedzmy. Do jakiejś cywilizacji. Toalety, prysznica i wszystkiego, no nie? No. Więc tak to wygląda. A nikogo nie mam ze Szczecina, szkoda. Bo tak to może by się jakoś zorganizowało weekend. A tak to dupa. Dupa, dupa, dupa. A ja też wczoraj dojechałem. To teraz tak właśnie liczyłem, bo miałem 3,50, jak zatrzymałem się na Berlinie przed 24. Wyjechałem od zachodniej strony Berlina i tam, mówię, tam jest auto, raczej autohof, stacja benzynowa z parkingiem, więc mówię, nie będę nigdzie tam dalej jechać, bo i tak bym też nie zdążył z czasem, żeby dojechać tutaj na 11, na pierwszą stację. No, a tutaj jechałem godzinę 40 coś. No, tam babka na dwojga zwróżyła, tak? Czy by mi się udało, czy by mi starczyło czasu? Znaczy chyba nie tak na szybko iść, ale czy by zabrakło, no nie? No, tego jeszcze odprawił, w sensie, że już miał papiery wcześniej, czekali na jakieś info opłacenia, tak? No, opłacili, przyszedł i okej, no nie. No. A ja w ogóle papierów nie dałem. Trudno. No nic. No. A od 14, kurwa, informacja. No mówię, godzina 44. Właściwie nie wiem, ile w tamtym... wczoraj przyjechałem, ale to i tak już byłem tak zrypany, to już tak mi się nie chciało, już byłem zmęczony po tych wszystkich emocjach związanych z Rotterdamem. Nie, to już mi się ciężko jechało, naprawdę bardzo ciężko. Jakbym miał jeszcze jechać te prawie 2 godziny i pauza jeszcze jedna na 10 godzin, no nie, to tutaj bym był na prawie no, siódma coś, przed 8 może, no. Więc wiecie, jak to wygląda. No, dobra. Czekam na info. Co tutaj robić? I tyle. Dzień dobry, w popołudniowe... popołudniową niedzielę. O! Może w ten sposób. O Jezu. Trochę jestem brudny, trochę zmęczony. Czy bardziej mokry. Bo ogólnie calutką kabinkę sobie wyczyściłem. Tak jak umiałem, tak i mogłem. No, jeszcze stwierdziłem, żeby powiedzmy było jeszcze ładniej. Zacząłem sobie opony, felgi umyć. Tutaj teraz zbiorniki umyłem. Tutaj przemyłem. No i oczywiście te umyłem. Jeszcze mi została jedna strona. Tu jeszcze pójdzie błyszczyk, żeby nie było. Już tutaj to zostawię, ale o, zobaczcie. Tak to wygląda, no nie? Też nadkola myłem z tamtej strony. Więc inaczej będzie. Nabierze to blasku. No i oczywiście będzie wyglądać jak jeszcze prawie myty, no. O, no, z tamtej strony też tak to wyglądało. To też to umyję. Tą felę też, wszystko. Mówię,
Kurde, dlaczego tylko tą falę powiedziałem? Ogólnie wszystkie, wszystkie tutaj będą myte sprawy. Może ktoś to może nie zrozumie, ale mam czas, jest weekend, czas detailingowy. Nie, ale od razu powiecie, że już inaczej to wygląda. Mówię, może jeszcze tą międzyrowerówkę, ale z daleka to nie widać, że jest brudna. No, jeszcze błyszczyk, mówię, pójdzie. No, a tutaj ten zbiornik, to zobaczcie, o wiele lepiej wygląda, co nie? I to, a nie tam takie czarne ponure. No, już tutaj kurde wszystko się porysowało. Ale to nie przeze mnie, że teraz myłem. Po prostu użytkowanie, wchodzenie pewnie, żeby zapinać, rozpinać, to te takie rzeczy. No. Tak to, proszę Państwa, wygląda. O, ruda szmata się u wieku pokazała. Niedobrze. Niedobrze, będzie trzeba coś z tym zrobić. O, wszędzie. I to jest oryginalnie malowane. Przez Forda. A tutaj już nie oryginalnie, tylko chłopaków robota. No, tutaj były wąskie, a ja zrobiłem szerokie, no nie? Od razu to lepiej wygląda. No ale to też jest smutne, że o, to tylko jeszcze, żeby to można było posprzątać na remonie, bo wiecie, tu jest wszystko zamknięte, tego nie wymyjesz. Najlepiej to byłoby odkurzyć albo ciśnieniowo, gdzie wtedy będziesz cały urypany, no nie? Dobra, nie ma co czekać, tylko chciałem Wam zmiankę powiedzieć, co ja robię. No. No niestety, no zostałem, no ale mówię, chociaż coś porobię. Dopieszczę go. Jest czas, no nie? Dobra, dobra, bierzemy się do działania dalszego.